24 listopada obchodzimy wspomnienie liturgiczne świętych męczenników wietnamskich Andrzeja Duyn Clac, prezbitera i towarzyszy. Pierwsi misjonarze, którzy przynieśli wiarę chrześcijańską do Wietnamu, przybyli tam w 1533 roku. Ich działalność nie spotkała się z przychylnością władz, które wydalały obcokrajowców ze swojego terytorium. Przez kolejne 3 stulecia chrześcijanie byli prześladowani za swoją wiarę. Wielu z nich poniosło śmierć męczeńską, zwłaszcza podczas panowania cesarza Minmanga w latach 1820-1840. Zginęło wtedy od 100 do 300 tysięcy wierzących. 117 męczenników z lat 1745-1862 święty Jan Paweł II kanonizował w Rzymie 18 czerwca 1988 roku. Ich beatyfikacje odbywały się w 4 terminach pomiędzy 1900 i 1951 rokiem. Wśród nich jest 96 Wietnamczyków, 11 Hiszpanów i 10 Francuzów. Było to 8 biskupów i 50 kapłanów. Pozostali to ludzie świeccy. Prawie połowa kanonizowanych, 50 osób, należała do rodziny dominikańskiej. Ponieważ zamieszkiwali oni teren apostolatu Tonkin Wschodni, położony na wschód od rzeki Czerwonej, który papież Innocenty XIII powierzył Dominikanom z Filipin, nazywa się ich często męczennikami z Tonkinu. Andrzej Duyn Clac, który reprezentuje wietnamskich męczenników, urodził się jako Duyn An Tran około 1795 roku w biednej pogańskiej rodzinie na północy Wietnamu. W wieku 12 lat wraz z rodzicami, którzy poszukiwali pracy, przeniósł się do Hanoi. Tam spotkał katechetę, który zapewnił mu jedzenie i schronienie. Przez 3 lata uczył się od niego chrześcijańskiej wiary. Wkrótce przyjął chrzest i imię Andrzej. Nauczywszy się chińskiego i łaciny, sam został katechetą. Został wysłany na studia teologiczne. 15 marca 1823 roku przyjął święcenia kapłańskie. Jako kapłan w parafii Kedam nieustannie głosił Słowo Boże. Często pościł, wiele czasu poświęcał na modlitwę. Dzięki jego przykładowi wielu tamtejszych mieszkańców przyjęło chrzest. W 1835 roku Andrzej Duyn został aresztowany po raz pierwszy. Dzięki pieniądzom zebranym przez jego parafian został uwolniony. Żeby uniknąć prześladowań, zmienił swoje imię na Andrzej Lac i przeniósł się do innej prefektury, by tam kontynuować swą pracę misyjną. 10 listopada 1839 roku ponownie go aresztowano, tym razem wspólnie z innym kapłanem, Piotrem T., którego odwiedził, by się u niego wyspowiadać. Obaj zostali zwolnieni aresztu po wpłaceniu odpowiedniej kwoty. Okres wolności nie potrwał jednak długo. Po raz trzeci aresztowano ich po zaledwie 15 dniach. Trafili do Hanoi. Tam przeszli niezwykłe tortury. Obaj zostali ścięci mieczem 21 grudnia 1839 roku. Andrzej był w pierwszej grupie męczenników wietnamskich beatyfikowanych w 1900 roku. Módlmy się. Boże, źródło i początku wszelkiego ojcostwa, Ty sprawiłeś, że święci męczennicy Andrzej i jego towarzysze aż do przelania krwi byli wierni krzyżowi Twojego Syna. Pozwól dzięki ich wstawiennictwu, abyśmy szerząc wśród braci miłość ku Tobie, mogli się nazywać Twoimi dziećmi i nimi rzeczywiście byli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ, 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 Christ,